Witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Ozzy i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Don't Starve Together. Chciałem powiedzieć Don't Starve Together. Witam Was w Don't Starve Regin of Giants. Słuchajcie. Dzisiaj tak. Jak widzicie, jest parę zmian. W sumie jedną już widzicie. To, że dodałem sobie modyfikację, która pokazuje lepsze tutaj statystyki, jeśli chodzi o rzeczy. Jest. Z modyfikacji dodany zegarek, jeśli chodzi o dzień, i mamy zegarek normalny, ale ten zegarek jeszcze tutaj pokazuje, ile nam dni zostało do końca danej pory roku. O, zrobiła nam się kanapka z żaby, jak miło. Ale tak, jest kilka modyfikacji, które warto Wam pokazać jeszcze. Jest modyfikacja, która nam pozwala na to, że pająki nie będą atakowały Chestera, tylko... Pytanie, czy on zaatakuje Chestera? Nie, jak widzicie, nie zaatakował Chestera. Pobrałem tą modyfikację ze względu na to, że gramy Weberem, tak? Jest też modyfikacja, gdzie teraz klikam guziki i Weber nie chce atakować Chestera, czyli ta modyfikacja też działa. I w sumie to tyle, tak? Mamy jeszcze jedną modyfikację, ale ona będzie działała dopiero na jesień, którą jest oczywiście to, że maszyny, które gaszą ognisko, ogień, nie gaszą naszego ogniska, tak? Czyli to też jest jakiś plus. Dzisiaj nie mam pomysłu na odcinek, nie wiem, co dzisiaj będziemy robić. Prawdopodobnie pozbieramy sobie tutaj rzeczy, jakie są dookoła do pozbierania. Możliwe, że ogarniemy sobie pułapki tutaj na te żaby, na te żabki tutaj. Tą trawę bym chciał zebrać. W sumie moglibyśmy pójść na szwendy. Gdzie my mamy rzeczy do odkrycia? Mamy rzeczy do odkrycia. Możemy pójść na tą pustynię, aczkolwiek możemy pójść jeszcze na te bagna, ale bagna to może w kolejnym odcinku. Wiecie co? Ja bym sobie poszedł tutaj podkrywać. To będzie tam. Zobaczymy, co nas tam czeka. Więc możemy ruszać. Oczywiście jest jeszcze jedna modyfikacja dodana, czyli mamy muzykę nocą. W nocy też będziemy mieli dosyć ciekawą muzyczkę. Też jest to modyfikacja. W zasadzie lista modyfikacji, jakie... O! Do tego tutaj się nie spodziewałem. Teraz z wami się przyjdę pobić może innym razem. W sumie skończyła nam się chyba dzida. Chester, oddaj dzidę. Dziękować. Zbieramy oczywiście po drodze wszelkiego rodzaju tutaj trawy. Oczywiście wszystko jest do pozbierania. Chciałbym jeszcze sprawdzić jedną rzecz. A jednak któraś modyfikacja mi tutaj laguje. Prawdopodobnie do następnego odcinka ogarnę sobie modyfikację, tak żeby to wszystko tutaj działało jak należy. Jak to wygląda? Jak to wygląda? To mamy tego wormhola. Nie działa nam kolorowanie tutaj wormholi, więc ja tego moda sobie wyrzucę. To, co nam nie będzie działało, to oczywiście powyrzucam, a wiecie, wszystko inne będziecie mieli w opisie filmu. O, tam kolejne dywany. I tam mamy pustynię, może będą te bawoły. Przydałoby się znaleźć. O, jak słyszycie, zaczęła się muzyczka tutaj z Don't Starve'a. Okej, kamień możemy sobie pozbierać też, why not? Tylko pytanie, jak to tutaj będzie? Okej, to z nimi też się przyjdziemy pobić, bo to oczywiście zębatki. A zębatki nam się przydadzą, ale to zanim jeszcze, no to trochę czasu minie.
Te dywany bym chciał tutaj sobie stąd powykopywać. O, mamy pająki. Dzień dobry. I nie atakuje czy stara, czyli modyfikacja działa. Ja sobie tą modyfikację zostawię. Nie instalowałem sobie, słuchajcie, mapy. Modyfikacja o minimapę, dlatego że ja minimapy nie lubię w tym starwie, więc sobie ją odpuściłem. W sumie przyciszę troszeczkę tą muzyczkę. Wiecie, ja mogę sobie to wszystko oczywiście pozmieniać dźwięki w programie, a tak to wiecie, no nie staram się przekrzykiwać samego siebie. Co my tu mamy, bo tutaj tak się dziwnie zamyka. Aha, tutaj mamy kwiecisty krąg. Czy ja mam rzeczy na ognisko? Mam rzeczy na ognisko, więc nie musimy się tutaj martwić niczym. Dzień 11. Jest kupa, mamy bawoły. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. O, i mamy kolejny biom wilczowy. Wejdziemy sobie na niego, zobaczymy, co tutaj słychać. Ale tylko dwa bawoły. To jest mała, tak powiedziałbym, kupa. O, tu jest więcej bawołów. Dzień dobry. Przydałoby się was, moi drodzy, tutaj ogolić. Wiecie, czapka na zimę i te sprawy by się przydały. Dobra, idzie noc. Aha, zebraliśmy stak trawy. Ja ten stak tutaj wrzucę, żeby nam nie przeszkadzał. Się uleczmy, zostawmy pajęczynę w chesterze. W sumie te tutaj szyszki można wrzucić do chestera. Jeszcze zjemy nasionko. Poukładajmy się, mamy burdel w ekwipunku oczywiście. No, układamy, układamy. Dobra, no to ruszamy dalej tutaj. Bardzo dużo tu jest królików, więc można by było też z czasem ogarnąć łapki. O, mamy kubkę koelefanta, ale nie będę jej teraz tutaj szukać. Poszukamy sobie tego innym razem. Wiecie, najpierw wolałabym zrobić bumerang i tego typu sprawy, żeby za tym słoniem gdzieś tam nie latać po krańcach mapy. Więcej kupy. Kupa nam się przyda na wszelkiego rodzaju farmy, więc warto pozbierać. Tutaj leżała kupa? Nie. Tutaj jest trawa, więc trawę zbiorę. No, mam nadzieję tylko, że wam się teraz nagle nie zrobi chcica. Jak one mają okres godowy, to atakują wszystko, więc trzeba uważać na to. A to nigdy nie wiadomo, kiedy im się to zrobi. Wiecie, korci mnie, żeby połapać te króliki, ale zważywszy na to, że w poprzednim odcinku mieliśmy krampusa, to wolę jeszcze poczekać, aż ten poziom niegrzeczności nam spadnie. Możemy póki co atakować pająki bez przeszkód. W sumie to nam nawet jeszcze obniża poziom.
Ale pójdziemy tutaj, zobaczymy co na tym biomie słychać. Pójdziesz tam automatycznie? Pójdziesz. Leży kupa. No, chciałam go zaatakować, w sensie pająka. Nie pająka, tylko motyla. Dobra, no. No co się patrzysz? No pająka z brodą i suwiankiem nie widziałeś. Ja. Weber i tego, te jego teksty. Czy coś na nas tutaj ciekawego będzie czekało? Na pewno jest kamyczek do zebrania, więc go sobie wykopiemy. Gdzieś tu jeszcze sobie pewnie łazi kret, bo widzę tą dziurę. Ciekawe, co kret tutaj schował. I... A tutaj krecik sobie jest! Ja krecikowi nie odpuszczę. Co za krecik, no? Zignorował kamień. Coś ty tu znalazł. Kamyczek. Okej, tu mam kolejną pustynię. Więc możemy sobie tutaj wejść, poszukać, popatrzeć, co nas tutaj czeka. Mamy farmy! I metal potato. To jest rzecz, którą musimy gdzieś tam zanieść i potem się odpala jakiś tryb specjalny. Ja sobie tutaj wszystko pozbieram. Czy ja mogę zrobić młotek? Mogę. Zbieramy wszystko, bo to przecież i trawa, i kupa, i wszystko. Możemy schować ten młotek do chestera. Czy ja to mogę zabrać tak o, czyli... A mogę to, no... Porozmawiać sobie z tym ziemniaczkiem. Szkoda, że nie mam tej, no... wideł, to bym sobie wykopał tą ścieżkę kamienną. Mamy kozy, ale kuzek na razie nie będziemy atakować. Ale sobie pozbieramy za to troszeczkę tutaj kaktusów. Nie miałeś tego, miałeś wziąć sobie do rączki tą dzidę, bo nie wiadomo, co tutaj na nas czeka. Ale tak, te kłębki są fajne o tyle, że bardzo szybko dzięki nim można pozbierać sobie przedmiotów takie jak patyczki czy trawa. W sumie najlepiej je zbierać, to wtedy szybko się takie rzeczy pozbiera. Mamy kamyczki, więc kamyczki też pozbieramy. Liczę na to, że znajdziemy jeszcze jakieś tutaj skoczki na zębatki. No jałć, jałć. I tyle z naszego kilofa było. O, leci kłębek. Chodź kłębek, tam ile kłębków. Ja to wszystko chcę pozbierać, najpierw ty. Stój, stój, stój. I ciebie też chcę, chodź. Teraz możemy zbierać. Mamy blueprinta, co my tu mamy? Możemy się nauczyć, jak robić tabliczkę, ale ja się tego nauczę ze względu na sanity. Widzicie, jak szybko zbieramy patyczki, to jest po prostu tu. Tu widziałam jeszcze jakieś kłębki latały. Halo, kłębek.
Dzień dobry, kłębek. Nie uciekaj przede mną. Tak się nie ukryjesz. O, mamy nasze kozy. Dobrze, no to tutaj się zatrzymamy na noc. Tam są chyba bagna. Króliczka znaleźliśmy! Ojoj, biedny króliczek. Złapany w kłębek. Przypalę sobie te kaktusy i zjem. Odłożę sobie zbroję do plecaka, jak było. Super, ładnie nam wszystko odnowiło. To sobie też wykopiemy. Dobra, nie ma co tego królika trzymać, więc go... Boże, jak ona śpi! No tak, no, jebu dupo ziemię i śpię, tak. Kurczę, po prostu spały jak po ostrej imprezie, co za kozy. Tego jeszcze w Donsterwie nie widziałem. No be. O, wesoły trupak. Ma pułapkę dla nas. Ha, nic więcej tutaj nie schowam. No, a powoli trzeba wracać do domku. Nie mamy miejsca, słuchajcie. Został nam ostatni slot. W którą stronę była nasza chatynka? Oj, troszeczkę wybyliśmy. Tak powoli będziemy nawracać się, że tak powiem, no. Nawracanie. Czy jak jest złoto, to mam rozumieć, że tu będą gdzieś psy? O, mamy odbyt. W sensie wormhole'a. Oj, wskakujemy. I to nas telepnęło tu bliżej. Czyli możemy wrócić do obozu. Okej. A czy ja to mogę młotkiem jakoś? Ale Chestero, daj młotek. Nie wiem, napiszcie mi, bo tutaj, jeżeli osoby wiedzą, jak to dostać, no to oczywiście możecie mi napisać. Bo Weber mi mówi, że jest sposób na to, aby to, no wiecie, wyłowić. A ten wormhole mieliśmy odkryty. Czyli wormhole się kolorują, jak do nich skoczymy. To bardzo miło, że to działa. O, papuga, dzień dobry. No, papuga się ucieszyła, poleciała. Czy ja mam młotek? O, nawet nie wiedziałam, że takie rzeczy z tego wypadają. Co to jest? Chciałbym to pozbierać. Piórko wywalę. Mięsko potworowe zjem. To zabiorę. Co ja mogę wywalić?
Czasar, ty powinieneś mieć chociaż jedno miejsce wolne. Nie masz. Te szyszki wywalę. Biorę to w łapkę i lecimy do obozu. Czy ja idę w dobrym kierunku? Tak, i tutaj odbijamy na prawo. Chciałem powiedzieć na lewo, bo zauważyłem tamtą szachownicę. Czemu wyrzuciłeś młotek, no? O, zimłocie, no. Jak tak możesz? Kokon nam urósł. Oj, niedobrze. Z jednej strony to dobrze, z drugiej strony nie. Będą nam wyłazić. Będzie nam dużo pająków wyłazić, a to niedobrze. Dobra, to możemy sobie, słuchajcie, zrobić skrzynkę, jak już mam te deski. Kamyczki, złoto, kamyczki. Chester, czy ty coś masz w sobie takiego do skrzynki, co mogę wsadzić? Masz pajęczynę, to sobie właśnie wsadzimy też do skrzynki. Czy coś jeszcze? I tu możemy wrzucić resztę pierdół. No nie złapał się, no. Ale tu zostawię to, może któryś się złapie. Dobra, moi mili. Ja myślę, że to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. I że oczywiście wrócicie na mój kanał na kolejny odcinek, ale ku temu, żebyście mieli oczywiście sposobność i wiedzę na temat tego, kiedy się pojawiają odcinki, no to oczywiście klikamy subskrypcję, klikamy sobie dzwoneczek i cóż no. Ja mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!